Cześć, witajcie. Słuchajcie, mam zagęszczarkę, która mi odmówiła. No i słuchajcie, urządzenie teoretycznie nie jest stare. Mamy 2019. Z którego to jest roku? Cholera wie, nieważne. Słuchajcie, generalnie rzecz jest jaka. Silnik schładzi, nie chce odpalać. Ściągnąłem już tutaj z niego górny dekiel, pokrywę zaworów. No i słuchajcie, co jak się okazuje, już tutaj mamy potężne luzy. Nie jest gdzieś tam 0,20 na przykład, tylko jest milimetr luzu na wydechu. Co świadczy, że już silnik troszkę swoje zrobił, ale to nie o to chodzi, bo wiadomo, że wyregulować luz możemy. Natomiast słuchajcie, problem jest ogólnie z odpaleniem silnika. Paliwo leci, ale wychodzi na to, że silnik jak doszczelnimy, czyli podlejemy oleju, dopiero się zwiększa ciśnienie. No i słuchajcie co, pokażę Wam, co trzeba zrobić. Generalnie, no, czym się skupiamy? Musimy rozebrać, dostać się do tłoka, żeby sprawdzić jego pierścienie. I dziwnym trafem jest, słuchajcie, taka sytuacja. Nie wiem, czy tu się tak pojawi akurat to, więc Wam potwierdzę, że w tych silnikach dziwnym trafem nie ma jednego z pierścieni, który rzekomo w oryginale jest. Nie wiem, jak to się ma do innych. W każdym bądź razie, słuchajcie, ja już miałem styczność z silnikiem, który no, teoretycznie rzucił palenie i potem, jak się okazało, słuchajcie, górny pierścień, nie wiadomo z jakiego materiału był wykonany, po prostu zniknął. No więc ciężko było wytłumaczyć, jak to mogło chodzić, ale faktycznie to u mnie chodziło w agregacie, a później no niestety odmówiło. W każdym bądź razie, słuchajcie, co musimy zrobić. Musimy odkręcić rurkę, ściągnąć bak, demontujemy całą głowicę. Głowicę musimy ściągnąć, bo słuchajcie, innej możliwości nie ma. I później, słuchajcie, co robimy? Ściągamy ten dekiel boczny, ten, który tutaj tych śrubeczek ma dookoła dużo, spuszczamy sobie olej, bo niestety inaczej tłoka nie wyciągniemy do góry. W każdym bądź razie musimy, słuchajcie, się dostać tam do środka. W pierwszej kolejności co robię? Będę ściągał głowicę, żeby się dostać, zobaczyć, co się działo z głowicą, bo być może, słuchajcie, sytuacja jest taka, że ciśnienia na przykład silnik może nie mieć przez zawory, więc zawory, żebyśmy mogli sprawdzić i zobaczyć metodą nafty, będziemy musieli niestety ściągnąć głowiczkę w górę, odwrócić, zalać i później obserwować, co się dzieje. No także słuchajcie co, no biorę się, odkręcam te śrubeczki tutaj, które są, które mocują nam głowiczkę. To są te cztery takie nakrętki, które są. Oczywiście muszę bak zdemontować. No i co? Nie zatruwam czasu i jak odkręcę, spotykamy się za chwilę już przy ściąganiu. No i dobra. Przygotowany jest silnik już do rozebrania. Słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Zdjęty bak, ściągnięta rurka, tylko nie nasypcie sobie tutaj czegoś. Najlepiej to sobie zabezpieczyć zaraz. Filtr powietrza odkręcony, rurki, wszystko. No i odkręcone są tylko te cztery tutaj nakrętki. No i co, słuchajcie, bierzemy się za zdjęcie głowicy i zobaczymy, jak to wygląda w środeczku. O, nawet idzie ładnie, nie myślałem, że tak pójdzie. Mamy. No i co? Dobra, słuchajcie, poprzecieram to i zaraz się spotykamy. W każdym bądź razie głowica już została zdjęta. Tak to właśnie wygląda. Popychacze odpadły, ale to nie szkodzi. Dobra, zaraz powycieram i się spotykamy. No i dobra, mamy tak wstępnie wyczyszczone. Uszczelka co prawda jeszcze pod głowicą siedzi, ta, która tutaj idzie. Natomiast słuchajcie co, wzrokowo jak sprawdzam, to wychodzi na to, że ten tłok troszeczkę się porusza. Luzo powinien mieć, bo to siłą rzeczy jego taka natura. Natomiast ten luz troszkę jest tutaj na boki niedopuszczalny, że ten tłok się tutaj przemieszcza za dużo. Ale słuchajcie, problem nie taki, skupiamy się na głowicy. Głowicę, jak chcecie sprawdzić, nie mówię tutaj ludziom, którzy robią, bo oni wiedzą. Słuchajcie, w te kanały, które są tutaj, te obydwa, nalewamy naftę. I tą naftę musimy zalać i zostawić. I słuchajcie, później robimy sobie oględziny. Jeżeli tam w kanale tutaj kolektora wydechowego, czy na przykład sącego, gdzie jest gorzej widać, ale też jest, no co prawda teraz nie widać, bo to trzeba podświetlić. Jeżeli, słuchajcie, będziecie widzieli, że ta nafta się przedostała,
to wiadomo, że zawory niestety nie trzymały. To jest najprostsza metoda, jak to sprawdzić. Po prostu nalewamy tutaj na jeden zawór, na drugi zawór nalewamy troszeczkę nafty i zostawiamy, musimy odczekać, żeby po prostu sprawdzić, robić tu próbę. Nie mówię o tym, że zawory można sobie dotrzeć, bo być może one są już wyklepane i pasowałoby je wymienić, ale na tym etapie musimy ustalić, dlaczego ciśnienia nie było. No i dobra, biorę się za zalewanie. No i teraz tak, słuchajcie, rzecz wygląda tak. Mamy tutaj dwa zawory, które sobie odstały i wychodzi na to, że zawór wydechowy, który jest w środku, no nie widać będzie tego, więc i tak Wam nie pokazuję, jak sobie podświeciłem latarką. Zaczyna się pojawiać mi mokre i po prostu wychodzi na to, że ta nafta mi stąd ściekła. Także no nie tragicznie, troszeczkę trzeba te zawory podetrzeć. Generalnie słuchajcie, zabieg prosty, jak się ma czym, ale wiadomo, że trzeba pastę do docierania, trzeba najprostszą metodą wkrętarkę czy wiertarkę i po prostu docierać je w prawo, w lewo pastą. No i potem poskładać, to nie ma słuchajcie jakichś cudów. Natomiast no, skupić niestety muszę się na tym, że coś jest niestety tu i będę musiał wyciągnąć tłoka. Także słuchajcie, na wyciągnięcie tłoka, tak jak mówiłem, odkręcamy wszystkie te śruby dookoła, które są, te szósteczki na dziesiątkę kluczyk, no i niestety musimy dostać się do środka, żeby wypiąć tłoka, żeby go wyciągnąć tutaj już na zewnątrz. On wychodzi na zewnątrz, także spokojnie. No także dobra, biorę się za odkręcanie dekla. No i za chwilę się spotykamy. No i tak, słuchajcie, mamy zdjęty dekielek. Dekiel, słuchajcie, wygląda tak od środka. Uszczelka jest metalowa, także trzeba sobie to ładnie potem dopracować, doczyścić. Jest nasz regulator obrotów. Tutaj to jest regulator, który reguluje obroty. Gdyby ktoś tam miał problemy, to już wiadomo, że to jest to. Czasem ta zębatka może gdzieś tam komuś pęknąć. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Jak rozbieramy, zobaczcie sobie od razu, czy macie prawidłowo zapłon ustawiony. Znaczy mówimy o rozrządzie, słuchajcie, tu jest taka sprawa. Są dwie kropeczki. Są. No i dobra, słuchajcie. Zdjąłem dekiel. Wyciągnąłem koło już rozrządu. Nie bójcie się, że coś tam złożycie nie tak. Na rozrządzie ja Wam później wytłumaczę. Słuchajcie, tu macie na tym kole na wale macie dwie kropeczki. Tu na tej zębatce macie dwie kropeczki. I na tym kole macie tutaj jedną kropeczkę i one muszą się między sobą zgrać. Tak to wygląda. No i dekiel, słuchajcie, jest. Tu jest dekiel taki. To jest regulator obrotów. Czasem zobaczcie, czy tutaj gdzieś tam zębatka nie ukruszyła. No i uszczelka, słuchajcie, metalowa, którą musicie ładnie sobie dopracować. No i co? My się skupiamy na czym? Musimy odkręcić o te śruby tutaj, dwie na korbowodzie, żeby można było tłoka wyciągnąć. Dobra, biorę się za wyciągnięcie tłoka i robimy oględziny. No i tak, śruby mamy odkręcone. Tak jak tutaj widzicie, są dwie śrubeczki. Tu jest panewka, czyli dolna część korbowodu. No nawet ładnie wygląda. To nie jest silnik Brixa, który nie ma panewek. No i teraz co, słuchajcie, teraz trzeba najnormalniej w życiu tego tłoka wypchać do góry. I już wstępnie będzie coś tam widać. Dobra, słuchajcie, jedną ręką jest ciężko, ale za chwilę tego tłoka jakoś wyciągnę i go Wam pokażę. No i dobra, słuchajcie, tłoka mam, wyczyściłem. Słuchajcie, no tłok jak tłok. Z tłoka zdjąłem już pierwszego pierścienia, tego uszczelniającego. No i zaraz Wam coś pokażę. Generalnie tłoka możemy pozostawić. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o te pierścienie, to dają bardzo wiele do zastanowienia. Natomiast słuchajcie co, po włożeniu pierścienia do środka ta szczelina jest tutaj stanowczo za duża. Ona ma gdzieś około 2,5 mm. Bo ta szczelinka, którą tu teraz widzicie, stanowczo za dużo. No i już wiadomo, że ten pierścień jest wypracowany. Bez względu na to, jakby nie było, wiadomo, że tą powierzchnię jakimś papierkiem 2000 można delikatnie przejechać, żeby gdzieś tutaj zebrać te części tego nagaru, co się zgromadziły. No ale wiadomo, że pierścienie musimy zdobyć. No i dotrzeć się zawory. Tak to właśnie wygląda. No także słuchajcie co.
pierścienie możemy sobie wyciągnąć. Tak to właśnie tu wygląda. Po prostu wkładamy go, żeby zrobić próbę. No tak jak widzicie, to już troszkę nagaru się pozbierało, czyli te pierścienie już nie miały co zgarniać. To ładnie sobie wyprowadzę papierkiem 2000 na wodę, na mokro. No tylko delikatnie, wiadomo, żeby nie porobić sobie jakichś tam jaj, żeby jaja nie było. No, także zdobywam pierścienie. Zawary będę musiał troszeczkę dotrzeć. No i myślę, że na tym się zabieg zakończy i składamy. No, także cóż, do zobaczenia, jak wszystko zdobędę. No i dobra, witajcie ponownie. Słuchajcie, mamy pierścienie. Założyłem już na tłoka. Tłok wyczyszczony. Tak to właśnie wygląda. Tłok jest w dobrym stanie, więc szkoda było go ruszać. Pierścienie naprawdę, słuchajcie, są różniące się kolosalnie. Szczelinka w środku, jak robiłem sobie próbę, jest naprawdę bardzo minimalna. No i teraz, słuchajcie, jeszcze jest jedna kwestia. Jak zakładać pierścionki? Tu macie pierścionek taki, słuchajcie, niklowo, nie wiem, jakiś tam, w każdym taki chromowany. Jego dajecie jako pierwszy pierścionek. Tu, tak jak widzicie, on jest srebrny. Później dajecie czarny, idealnie gładki. I na koniec olejowy. I co jeszcze Wam pokażę przy okazji? Bo mam tylko dwie ręce. Głowiczkę mamy już przygotowaną, zawory są dotarte. Zawory jeszcze przeżyły te, które były. Także tak to wygląda. Jest wyczyszczone, wymyte, sprawdzone szczelności. No i te, słuchajcie, bierzemy się za wkładanie tłoka. Zakładam tłoka, tylko wiadomo, słuchajcie, składajcie to wszystko na olej, smarujcie sobie nie na sucho. I teraz, słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz taka. Jak założyć tłoka? Tymi dwoma tutaj kanałami, które są na zawory, zakładacie w stronę tego kanału tutaj, który jest do popychaczy. Także żebyście sobie nie pomylili, bo można założyć tak i tak. Czyli tym znaczkiem DM, tu. Tym, dokładnie. Do góry. No i dobra, wkładamy i spotykamy się za chwilę. No i dobra, słuchajcie, złożyłem tłoka. Tłok jest wciśnięty do środka. Tak jak mówiłem, tymi wyżłobieniami tutaj zaworowymi w stronę tutaj tych popychaczy. No i słuchajcie, bardzo ważne, tutaj macie rozrząd. O, tu. Te znaczki muszą się nam zgadzać, czyli kropeczka między kropeczkami. Tak jak tu widać na tym. Także już całość się nam tutaj obraca i kręci. Korbowód przykręcony. No i co, słuchajcie, biorę się za składanie dekla, żeby nie zatruwać Waszego czasu i spotykamy się za chwilę. No i dobra, skręciłem wszystko do kupy. Założyłem sobie nawet sprzęgło, takie koło, żeby mieć dodatkowe koło zamachowe, żeby lżej było zapalić. No awaryjnie, ale myślę, że się przyda. Wydech założony. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Filtra jeszcze nie zakładam. Tylko słuchajcie co. Wszystko mamy poskładane, dekiel jest pozakładany. Myślę, że chyba nic nie będzie ciekło. Olej, tak, olej jest zalany. No co, robimy, słuchajcie, próbę, tylko nie ukrywając. Słuchajcie, na pewno będzie ciężko zapalić z tradycyjnego rozrusznika tego, dlatego ja pozwoliłem sobie go zdemontować. Wykorzystuję, słuchajcie, do tego wkrętarkę z takim czpieniem. No wiadomo, jak się postaracie, to i zapalicie na tym. W każdym razie rzecz jest jaka. No będę musiał troszkę go okręcić, bo wiadomo, że on się będzie musiał odpowietrzyć, będzie się musiał dotrzeć. Komorę, słuchajcie, spalanie mamy zalaną olejem. Powlewałem oleju, ile się dało tam w kolektor sący. Takiej mieszanki troszkę z ropą rozrzadzonej. Bo wiadomo, że przesmarować go trzeba. No i co, słuchajcie, włączamy pompę. No i kurka, bierzemy się za kręcenie. Myślę, że troszkę kręcenia zejdzie, bo on się będzie musiał odpowietrzyć. Zawory, słuchajcie, mamy poustawiane. Gdybyście potrzebowali jakiejś informacji, jak ustawić zawory, to śmiało piszcie, to Wam doradzę. Co mamy poskładane? Paliwo podłączone, to podłączone, to podłączone. Dobra, bierzemy się, słuchajcie, za kręcenie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aj, kurka, woda. Co za czas. Tutaj do kręcenia, jakbyście potrzebowali, używam klucza 24 nasadki. No i co? Nie, myślę, że nie muszę tłumaczyć, do czego jest to. Tutaj mamy dekompresator. Musi być wciśnięty, żebyśmy go mogli okręcić. Nie wiem, zobaczymy, jak to zakopci, jak to będzie w ogóle widać. Bo mam tylko jedną rękę.
Widać? A może jakoś będzie widać. Dobra, kręcimy. Oj, odkręciło się coś. Odkręciła się główeczka, dobra. I próba. Najpierw go trzeba ochełtać na luza. Co za wtopa. Odkręciła się główeczka od wkrętarki, ale to nic nie szkodzi. I teraz słuchajcie, włączam paliwo i kręcimy go najpierw z paliwem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Paliwo jest odkręcone, do kompresator wciśnięty. Puściłem dekompresator, kurczę, odkręca mi się główka. No i dobra, słuchajcie, teraz robimy na strzał. Kręcę z wyłączonym dekompresatorem po chwili. Nie wiem, czy będzie słychać, czy zadymi, będzie widać. Myślę, że powinno być widać. Dobra, kręcimy. No i dobra, słuchajcie, tak to właśnie silniczek ożył, także serce jego zaczęło bić. Wyłączyłem, słuchajcie, dlatego że muszę go włączyć chwilę, żeby on sobie pochodził, żeby się dotarł, a i tak byście mnie nie słyszeli. Także subskrypcję sobie włączcie do kanału, będziecie wiedzieli coś tam na bieżąco, czasem jak uda mi się gdzieś tam stare filmiki dodawać, bo mam ich wiele. Także słuchajcie, jak macie potrzeby, piszcie śmiało. Liczę na jakąś łapkę w górę, myślę, że się filmik komuś przydał, co ewentualnie zrobić. Nie ma jakiejś tragedii, jeśli chodzi o wymianę pierścieni, zrobienie głowicy. W każdym bądź razie mogę składać już rozrusznik. Odpalę go sobie, tylko niech sobie tam troszkę popyrka. No i co, słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmiku. Także dzięki za wytrwanie jeszcze raz i pozdrawionka.